Jest dyrektor zespołu szkoły nr 1, pani Alicja Węsierska-Kwiecień. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. No to jak się pani czuje jako dwudziestolatka? Ja czuję się świetnie. Szkoła też? Szkoła też i czuję się też zmęczona, bo to wymaga trochę przygotowań, cała uroczystość, ale jest to bardzo podniosła dla nas chwila. Dwadzieścia lat minęło i pani ze szkołą jest od samego początku. Od pierwszej rady pedagogicznej. Jakie były te początki? Początki były takie dość trudne, aczkolwiek takie pełne zapału i euforii, że budujemy nową szkołę. Początki były w budynku przy ulicy Wigierskiej, początki były z panem dyrektorem Waldemarem Jabłońskim. Było to w budynku po byłym pogotowie opiekuńczym. Ciasno było nam wtedy. Teraz to jest budynek przy ulicy Noniewicza. 83. No z tego co wiem, jutro rano wychodzicie z taką wielką pompą, z orkiestrą, tak? To znaczy, z liceum za 15.09 wychodzimy do kościoła świętego Aleksandra. Jeszcze bez orkiestry. Jeszcze nie mamy czego świętować. Idziemy do kościoła, tam odbędzie się msza. I tam już może pojawić tam, się każdy, tak? Tak, jak najbardziej zapraszam. Wszystkich serdecznie suwalczam. To dla nas bardzo ważna chwila. Tam nastąpi poświęcenie sztandaru i wrócimy też kolumną ze sztandarem już poświęconym i właśnie z orkiestrą, bo już zaczynamy to świętować. Tak, do szkoły. I w szkole odbędą się pozostałe uroczystości. Co jest jutro jeszcze w planach? Jutro w szkole y, mamy uroczystość związaną właśnie z nadaniem imienia i sztandarów. W przypadku sztandaru jest to dość rozbudowana uroczystość, ponieważ sztandar y, przekazują rodzice, pracownice, y, pracownicy i nauczyciele najpierw dyrektorowi. Mhm. Dyrektor przekazuje. Y, Uczniom musimy wbić gwoździe, um, od, um, ślubowanie odbyć pierwsze w tej szkole, bo do tej pory nie mieliśmy ślubowania, bo nie mieliśmy sztandaru. Także pierwsze ślubowanie w tej szkole, a um, myślę, że to mniej więcej koło 13-14 się zakończy te nasze uroczystości. Natomiast w sobotę mamy bal Sobota taka bardziej towarzyska. <laughs> tak, to już takie spotkanie z absolwentami, nauczycieli z absolwentami. No to udanego święta. Bardzo życzymy. dziękuję i wszystkich zapraszam bardzo serdecznie.